informację. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym? 14 radnych za. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski. Informuję, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły ani interpelacje, żadne interpelacje. Czy teraz ktoś z Państwa ma pytanie? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Komisja Oświaty na swoim posiedzeniu opiniowała dwa wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe i chciałbym poinformować, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, działając na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody zawodnikowi panu Krzysztofowi Reteckiemu, brązowemu medaliście w halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Drugi wniosek komisja zaopiniowała negatywnie. Był to wniosek pani Sylwii Kudzioła o przyznanie nagrody dla zawodniczki Alicji Kudzioła, który nie spełniał warunków określonych w regulaminie. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę prosić pana przewodniczącego i pana wójta oraz pana Krzysztofa? Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2022. Mieliśmy obawiane na komisjach, czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę, pana wójta. Rozmawialiśmy o sprawozdaniach. Byli przedstawiciele policji, pan komendant Dariusz Szczurowski i zastępca komendanta, pan Mariusz Buwaj. Przedstawiciel OSP też z terenu gminy, pan Arkadiusz Pałczyński złożył sprawozdanie, a pani Osak przygotowała sprawozdanie z obrony cywilnej. Ja chciałbym służbom oraz pani Osak serdecznie podziękować za wszelką współpracę w roku 2022. Oczywiście służby porządkowe i ratunkowe tych zadań mają coraz więcej. Są też także miejscowe zagrożenia. Jeżeli chodzi o samo poziom bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, to tutaj naprawdę możemy się pochwalić, że są to dobre wyniki. Nic złego nie dzieje się, są jakieś zdarzenia. Oczywiście takim najbardziej przykrym są ofiary śmiertelne w wyniku wypadku samochodowego, ale ogólny stan jest bardzo dobry i współpraca na poziomie Urząd Gminy, Sołtysi, Dzielnicowi, Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja w Fordonie jest na wysokim poziomie i mam nadzieję, że to też będzie przekładać się na coraz lepsze wyniki, na coraz lepszą współpracę na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała sprawozdania. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła sprawozdania. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do wszystkich trzech sprawozdań? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdań na terenie gminy w 2022 roku? Dotyczy obrony cywilnej, policji oraz OSP. Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Punkt 7. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie gminy w 2022 roku. Proszę pana wójta o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, tutaj troszeczkę statystyk przytoczę. Pan dr Smykowski złożył sprawozdanie 12 kwietnia i tak, porad ogólnych lekarza rodzinnego udzielono w roku 2022 34 756, w tym ośrodek w Dąbrowie Chełmińskiej 20 399, w Czarżu 8 435, w Ostromecku 5 922. Wizyty domowe łącznie w całym roku były 420, w Dąbrowie 304, w Czarżu 43, w Ostromecku 73. Proszę Państwa, w sprawozdaniu też ważna informacja, koszty badań diagnostyki i tutaj z roku na rok tych badań wykonywanych jest na terenie gminy więcej. I tak dla porównania w roku 2019 wydał Ośrodek Zdrowia na te badania, czyli to jest badania laboratoryjne, badania RTG i badania USG 141 464 zł, a w roku 2022 191 840 zł. Oczywiście najważniejszym zadaniem do realizacji i w roku ubiegłym, jak i w roku bieżącym dla naszej gminnej przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej jest budowa nowego ośrodka zdrowia, w której tutaj przychodnia też partycypuje w kosztach budowy tego ośrodka. Kolejne wydatki no, będą na pewno przeznaczane na wyposażenie oraz urządzenie u góry na pierwszym piętrze pokojów czy rehabilitacji, która ma służyć mieszkańcom gminy Dąbrowa Chełmińska. Z tego miejsca też chciałbym panu dyrektorowi podziękować za owocną współpracę w roku 2022. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała informacje na temat działalności służby zdrowia. Dziękuję. Komisja Budżetu przyjęła informacje. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji na temat działalności służby zdrowia na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w 2022 roku? Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Również Szanowni Państwo, przyłączamy się do podziękowań dla Pana Dyrektora oraz wszystkich służb, co były wymienione, Policji, Straży oraz Obrony Cywilnej. Przechodzimy do punktu ósmego. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2022 roku. Bardzo proszę o wprowadzenie Pana Wójta. Szanowni Państwo, chcieliśmy też tutaj podziękować za współpracę zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej. W ostatnich latach tych zadań, które spółka realizuje, jest coraz więcej. Też rozmawialiśmy o tym na komisjach. Oczywiście są takie sprawy, które powracają. Głównie one dotyczą budowy żeremi przez Bobry na urządzeniach melioracyjnych szczegółowych i tutaj te nakłady z roku na rok są większe. I tak dla wiadomości, proszę Państwa, dotacje, które spółka wodna otrzymała w zeszłym roku wyniosło łącznie 78 tysięcy. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymali 5 tysięcy, z Urzędu Gminy 18 100, ze Starostwa Powiatowego 22 500 zł, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 3 200 zł. Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełmińskiej ma także wpływy od firm, które zrzucają do ich urządzeń wody z działalności i łączne nakłady z tego tytułu wynoszą 33 100 zł. Spółka też nasza może pochwalić się wysoką ściągalnością składek. Za rok 2022 wyniosła 102%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej. Dziękuję. Komisja Budżetu przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w roku 2022? Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Bardzo proszę o wprowadzenie Pana Wójta.
Szanowni Państwo, pani Zielińska-Gołębiecka przygotowała to sprawozdanie. Zapoznawaliśmy się z nim na sesji. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować tym organizacjom pożytku publicznego, które działają na terenie naszej gminy. One tu są skupione głównie, jeżeli chodzi o krzewienie kultury i sportu, za wszelką pomoc i współpracę nie tylko na niwie tutaj rozwoju kultury fizycznej wśród młodzieży, ale także, a może i przede wszystkim pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Dziękuję. Komisja Budżetu przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Sprawozdanie z działalności gminnej biblioteki w 2022 roku. Szanowni Państwo, czy Pani Dyrektor może jakieś wprowadzenie? Dziękuję, to może na Państwu. Rozumiem. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu również jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji z działalności gminnej biblioteki w 2022 roku? Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy Pani Dyrektor za 2022 rok, za wkład w pracę na rzecz gminy. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2022 roku. Czy Pani Dyrektor? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałam kilka słów dopowiedzieć na temat złożonego sprawozdania. Mam nadzieję, że w wystarczająco obrazowy sposób udało mi się przedstawić różnorodny charakter oferty zeszłorocznej naszego ośrodka. I był to początek roku, okres pandemiczny, gdzie nasze działania skupiały się tylko i wyłącznie na internecie. Następnie tworzyliśmy jeden z większych punktów pomocy dla uchodźców z Ukrainy w związku z wybuchem wojny. Dalej pojawiła się oferta zachęcająca naszych mieszkańców do powrotu do życia kulturalnego. Było to dość ciężkim wyzwaniem, ale myślę, że udało nam się stanąć na wysokości zadania. I końcówka roku, już nasza standardowa oferta statutowa. I przy okazji takiego sprawozdania i podsumowania ubiegłego roku zawsze dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w codzienną naszą pracę. Są to wolontariusze różnej maści, od tych najmniejszych do największych. Bardzo im dziękuję za ten wkład, instytucjom, jednostkom, podmiotom, no bez których ta nasza działalność na pewno nie byłaby tak szeroka. I też bardzo serdecznie chciałam podziękować naszym mieszkańcom, odbiorcom, uczestnikom, osobom, które aktywnie realizują i włączają się w pracę naszego ośrodka i zarówno tutaj z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska, jak i tych, też tym wszystkim gościom, których jest coraz więcej. Jest nam bardzo miło, że też przyjeżdżają i z naszej oferty kulturalnej korzystają. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2022 roku? Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również pani dyrektor za współpracę, za złożone sprawozdanie za rok 2022. Przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 69/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gdzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska. Bardzo proszę pana wójta o wprowadzenie. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy działki 69/1 o powierzchni 75 metrów kwadratowych. Działka została wydzielona z gruntów osoby fizycznej na polepszenie naszej drogi gminnej 05-05-21C relacji Gzin-Czarże. Jeżeli jestem też przy głosie, w punkcie 14 będziemy jeszcze podejmować uchwałę w sprawie działki 74/14 o powierzchni 213 metrów, też którą chce gmina nabyć od osoby fizycznej na polepszenie warunków drogowych wspomnianej drogi gminnej 05-05-21C. Proszę Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 69/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gdzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska? Czternastu radnych za. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 311/15, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska. Bardzo proszę o wprowadzenie pana wójta. Szanowni Państwo, osoba fizyczna zgłosiła się z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości gminnej stanowiącej działkę 311/15 o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Sprzedaż części nieruchomości gruntowej miałaby nastąpić na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dla działek oznaczonych numerami 311/3 i 311/16 w miejscowości Czarża. Proszę Państwa radnych o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 311/15, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska? Szanowni Państwo, ogłaszam 5 minut przerwy. Dobrze. Szanowni Państwo, wracamy do przegłosowania punktu 13. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 311/15, obręb geodezyjny Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 74/14 położonej w obrębie geodezyjnym Gdzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska. Pan wójt już wprowadzenie zrobił. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 74/14 położonej w obrębie geodezyjnym Gdzin Dolny, gmina Dąbrowa Chełmińska? Dziękuję.
Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Bardzo proszę o wprowadzenie pana wójta. Szanowni Państwo, co 2 lata podejmujemy uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 roku. Na terenie gminy Dąbrowa opiekujemy się grobami wojennymi w Dąbrowie Chełmińskiej, w lasach w Dąbrowie Chełmińskiej, w Reptowie i w Ostromecku. Tą opiekę sprawuje z ramienia gminy pani Katarzyna Ostrowska, ale także w ochronę grobów nie tylko wojennych i cmentarzy wojennych, ale także grobów i cmentarzy ewangelickich. Bardzo mocno włączają się rady sołeckie, sołtysi i nasi mieszkańcy i za to chciałbym im serdecznie dzisiaj podziękować. Dziękujemy bardzo. Jakie stanowiska komisja podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska? Dziękuję bardzo. Punkt 16. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły za rok 2022. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Dziękuję. Komisja Budżetu przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji z działalności Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły za rok 2022? Dziękuję bardzo. Na ręce pani Basi proponujemy podziękować dyrekcji za współpracę, za pracę na rzecz naszej gminy Dąbrowa Chełmińska. Dziękujemy bardzo za rok 2022. Prosimy o dalszą. Punkt 17. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Bardzo proszę pana wójta. Szanowni Państwo, pani kierownik Barbara Kapanowska była wczoraj obecna na komisji i omawialiśmy sprawozdanie i takie wnioski, które się nasunęły pani kierownik są, no one nie odbiegają jakby od wniosków z innych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, a jak i Polski. Ta demografia oraz zmiana struktury społecznej powoduje, że teraz gro zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej będzie nakierowana na osoby starsze oraz osoby, które mają w pełnym stopniu i w jakimś stopniu niepełnosprawności, nie radzą sobie same w życiu. I w najbliższych latach należy się spodziewać, że ilość środków przeznaczanych na te cele powinny być coraz większe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawioną ocenę. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu przyjęła sprawozdanie. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej? Jeszcze raz. Dziękuję. Wczoraj pani Basia była obecna na obradach komisji. Dziękowaliśmy, aczkolwiek również dziękujemy za współpracę.
Przechodzimy do punktu 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2033. Proszę bardzo, pani skarbnik. Szanowni Państwo, zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana korektą jednego przedsięwzięcia wieloletniego. Przedsięwzięciem pod nazwą preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Została kwota zwiększona na rok 2023 i wynosi 2 232 181 zł i 60 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Czy są pytania dotyczące punktu 18? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2023-2033? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2023. Bardzo proszę, pani skarbnik. Szanowni Państwo, od czasu otrzymania przez Państwa materiałów zostały w uchwale wprowadzone dwie zmiany. Jedna dotyczyła karty dużej rodziny w związku z otrzymaną dotacją. Dotacja została zwiększona na to zadanie w wysokości 77 zł przez wojewodę. Analogicznie kwota ta została wprowadzona po stronie wydatków i dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4000 zł. To jest opłata wpisowa na 8. Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy, który będzie się odbywał w dniach 24 czerwca do 3 lipca tego roku. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję, pani skarbnik. Czy są pytania? Nie ma, dziękuję bardzo. Jakie stanowiska komisje podjęły? Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Budżetu jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. Jeszcze raz zapytam, czy są jakieś pytania dotyczące tego punktu? Nie ma. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2023? Dziękuję bardzo. Punkt 20. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny. Komisja Oświaty, pan przewodniczący. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych spotkała się jeden raz. Głównie zajmowała się tematyką na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu również spotkała się jeden raz. Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Pozostałe komisje nie obradowały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu przedostatniego. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa by chciał? Nie ma. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić i powiadomić, że 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 16 w OSP Dąbrowa Chełmińska odbędą się obchody 95. rocznicy jednostki. Bardzo Państwa zapraszamy. 29, przepraszam. 29. Oraz 10 maja w Ostromecku odbędzie się Dzień Patrona Szkoły oraz obchody Dnia Zwycięstwa. Również są Państwo zaproszeni na godzinę 11, gdzie odbędzie się msza święta. O 11.30 złożenie kwiatów pod pomnikiem wolności w Ostromecku.
oraz o godzinie 12 uroczysty apel okolicznościowy. Na podstawie paragrafu 31 uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska zamykam obrady 56. sesji Rady Gminy. Dziękuję.